Firma Land Rover to prawdziwy specjalista w dziedzinie samochodów terenowych. Największy rozgłos przyniosły jej mordercze rajdy Camel Trophy, w których kierowcy z różnych krajów dosiadają właśnie Land Roverów. W tej prestiżowej imprezie brał również udział model Discovery. Skonstruowano go w 1987 roku, a zamiarem inżynierów było stworzenie pojazdu łączącego w sobie cechy spartańskiego Defendera i luksusowego Range Rovera. Udało się to znakomicie i Discovery zdobył dużą popularność. Po 11 latach przyszedł jednak czas na modernizację auta. W samochodach terenowych dzieje się dużo, bowiem konkurencja jest bardzo silna. Utrzymano jednak klasyczną dla terenówek linię nadwozia, przypominającą duże kombi. Najbardziej widoczną różnicą z zewnątrz jest inny wystrój jego przedniej części oraz inne jednostki świetlne. Lampy tylne przeniesiono teraz na tylne słupki, a przednie reflektory przypominają rozwiązanie znane z modelu Range Rover. Całe nadwozie, z wyjątkiem konstrukcji dachu, wykonane jest z aluminiowej blachy. Jednocześnie uległo ono wydłużeniu o 20 cm, co umożliwiło ustawienie dwóch dodatkowych foteli z tyłu przodem do kierunku jazdy. W dachu umieszczono gięte boczne okna. Wnętrze wygląda teraz bardzo elegancko, wręcz komfortowo. Bardziej przybliża ono Discovery do Range Rovera. Tym bardziej, że jest bogato wyposażone i wykonane z najwyższej klasy materiałów. Nabywca może zamówić nawet 320-watowy system nagłośnieniowy. Pod maską Discovery pracują nowe jednostki napędowe. 2,5-litrowy diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa o 5 cylindrach osiąga moc 136 koni mechanicznych i zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w 15,3 sekundy i jest bardzo oszczędny. Średnie zużycie paliwa na 100 km nie przekracza 10 litrów. Silniejszy V8 ma 190 koni i czyni z brytyjskiej terenówki prawdziwego sprintera. Od 0 do 100 przyspiesza w niespełna 11 sekund. Ciekawostki kryje jednak podwozie i układ napędowy nowego Discovery. Gazowe amortyzatory umożliwiają na przykład regulację wysokości tylnego zawieszenia. Znany już z modelu Freelander system HDC wspomaga hamowanie podczas zjazdu ze stromych pochyłości. Układ EPD czuwa nad precyzyjnym rozdziałem siły hamowania, a ETC kontroluje trakcję. Z kolei system ACE aktywnie wspomaga zawieszenia w zakrętach, zapobiegając nadmiernym przechyłom nadwozia. Nad wszystkim czuwa oczywiście elektronika. Właściwości jezdne i zdolność pokonywania terenu Discovery jest wręcz legendarna. Zaawansowanie techniczne